Witam wszystkich znowu z lasu, a witam zwłaszcza Centuriona, bo to po części będzie dla niego film, a po części dla innych. Jako że na swoim kanale zarekomendował mój kanał dla swoich widzów, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nie za bardzo się tego spodziewałem, ale jak widać, niektórzy mogą, bo inni zajęci są raczej czymś innym. Nawet nie będę mówił czym, żeby ich nie obrażać. Także serdecznie dziękuję za rekomendację. Ja również polecam twój kanał dla innych leśnych ludzi. Kanał oczywiście Centurion przedstawia. Jeśli ktoś nie potrafi znaleźć po nazwie kanału, to oczywiście link będzie pod filmem w opisie. A co na tym kanale znajdziecie? Pewnie miłośnicy noży, zwłaszcza typu Condor, Essie, czy tam ostatnio pokazywany Rat, całkiem sporych rozmiarów, naprawdę kawałek ciężkiego żelastwa. No, niektórzy wolą mniejsze noże, niektórzy większe. Wszystko zależy od preferencji. Co tam jeszcze można znaleźć? Miłośnicy kuchenki na drewno, a zwłaszcza wilka, też coś tam sobie znajdą. Centurion jeszcze specjalnie podkłada do niego mokre drewno, aby więcej kuchenka dymiła, aby można było okopcić rękojeść od noża i po powrocie do domu jeszcze czuć zapach lasu. Miłośnicy jakichś dłuższych filmów też pewnie coś znajdą. Nie będzie tylko jakiś pogadanek o lesie, ale też o jakieś na inne tematy. Ot, po prostu każdy znajdzie coś tam ciekawego. Jakieś gotowanie jedzenia też będzie. Także wszystkiego po trochu. Ale głównie to oczywiście las. Kto pewnie kocha naturę, to pewnie kanał mu się spodoba. Także polecam jak najbardziej ten kanał. I jeszcze raz dziękuję Centurionowi za polecenie mojego. No dzisiaj dość fajna pogoda. Planowałem pewne filmy, ale niestety przez chmury nie mogłem tego nagrywać. Z jednej strony narzekam, że słońce świeci, to kiepsko filmy się niektóre nagrywają. No ale dzisiaj tego słońca potrzebowałem, aby przetestować ładowarkę solarną. No i nie za bardzo wyszło. Trzeba poczekać w inny dzień, gdzie będzie więcej słońca. Także powoli będę kończył, bo dobierają mi się do ręki komary. Więc to tyle będzie na tym filmie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich oglądających, jak i samego Centuriona. No i do następnego filmu. Jak zwykle w lesie.
ewentualnie na działce. A tu jeszcze kawałek się przejdę, pokażę, co się stało ze strumyczkiem, w którym ostatnio nabierałem wodę, aby ją przefiltrować. Była sobie woda i znikła. Także nie zawsze, idąc do lasu, miejmy nadzieję, że znajdziemy wodę. Nie weźmiemy tej wody, bo o, sobie nabierzemy, przefiltrujemy na miejscu, a tu się okazuje, że woda wyparowała. No akurat o tym, co tu się dzieje, to ja już wiedziałem od dawna, bo zawsze na lato wysycha, a w innych miesiącach to raczej jest. Jeszcze chwileczka. Sucho. Tutaj nabierałem wodę dokładnie z tego miejsca i kompletnie nic nie ma. Ta woda oczywiście jest jakieś 100 metrów dalej, tylko bardzo płyciutko i nie dochodzi aż tutaj. No ale po prostu tu jej już nie nabiorę. A tam jest tak zbyt płytko, aby można było porządnie nabrać. Więc lepiej wodę nosić na jakieś krótsze wypady ze sobą, a nie nabierać gdzieś po drodze, bo nie zawsze ona musi być. No więc nie przedłużając, to tyle na dzisiaj.